하나의 모습을 하겠습니다. 미국과 중국의 경기가 5시 30분에 진행이 됩니다. 지역에서 대구의 전 세계 대구 팬들이 przed nami ostatni mecz w Lidze Narodów przed turniejem finałowym i to będzie spotkanie z Koreą. Co o tych rywalkach wiemy? Wiemy na pewno to, że jest to drużyna grająca u siebie. Dzisiaj nawet na odprawie wideo pokazaliśmy urywek z telewizji, gdzie Korea wygrała jednego seta z Chinami i był tumult, potężny tumult na hali, także przygotowujemy dziewczyny na to, że siódmym zawodnikiem w drużynie Korei będą kibice. A jeśli chodzi już o zespół, to dobrze wiemy, że jest to ostatni zespół tabeli, ale na pewno nie możemy lekceważyć rywala. Na pewno koncentrujemy się na tym, żeby wejść pewnie w ten mecz i nie stracić nawet seta, ponieważ jest to bardzo ważne w kontekście i tego, na którym miejscu skończymy Ligę Narodów, rundę zasadniczą, oraz przede wszystkim ranking światowy, ponieważ Korea dzisiaj zajmuje 34. miejsce w rankingu światowym i nawet przegrany set może nam dużo przeszkodzić. Maćku, za nami 3 tygodnie grania i też w perspektywie finał w Stanach Zjednoczonych. Co możemy powiedzieć o tym, jak wyglądają zdrowotnie nasze dziewczyny? No myślę, że nie powiem nic nowego, jak powiem, że są przemęczone. Ale kto nie jest przemęczony po 3 tygodniach takiego maratonu, 2 turnieje tygodniowe, pełne zaciętych meczów, w których świetnie sobie dziewczyny dały radę i pokonały naprawdę bardzo utytułowane rywalki. Także przemęczone, natomiast na szczęście bez większych kontuzji. Jedynie urazy takie typowo przeciążeniowe, które na bieżąco fizjoterapeuci zaopatrują. Także myślę, że będą gotowe jak najbardziej na finał. Dzisiaj, czyli 39. dzień z rzędu wspólnie, ale udało się ten okres przetrwać. Nie było łatwo, bo wiadomo, dużo grania, dużo trenowania, dużo też podróżowania, no ale nakręcała nas pozytywna atmosfera, no i wynik, o którym nie trzeba mówić. Tutaj też wielkie ukłony dla zarówno zawodniczek, sztabu trenerskiego, ale przede wszystkim sztabu medycznego, który zadbał o zdrowie nas wszystkich. Jestem pod dużym wrażeniem pracy zarówno i zespołu trenerskiego, jak i zespołu fizjoterapeutów i kierownika kadry narodowej. Naprawdę wszystko jest profesjonalnie zorganizowane i no, chapeau bas. Pierwszy mecz, który zapamiętam do końca życia, Polska ze Stanami Zjednoczonymi, no, zakończony, jak wiemy, wynikiem 3-2. Niesamowite emocje. Pierwszy raz na ławce. Dzięki tutaj. Tego dnia byłem z Dominiką na ławce rezerwowych. Ona mi wszystko powiedziała, jak to funkcjonuje i dzięki temu wiedziałem, jak się zachować. Natomiast no, emocje sięgały zenitu, szczególnie, że mecz był bardzo zacięty. I przeżywanie tego z ławki, mając bezpośredni kontakt z dziewczynami, widząc reakcję trenerów, no jest to niezapomniane przeżycie, także no jestem bardzo, bardzo wdzięczny, że mogłem to przeżyć tutaj na miejscu wraz z całą drużyną. Dominika na początku sezonu była wpisana do szerokiej kadry. Teraz rzeczywiście w tej kadrze zawężonej jesteś. Jak ty te 3 tygodnie w Azji z kadrą seniorską oceniasz? Myślę, że jest to dla mnie na pewno coś nowego i
I przyjazd tutaj na pewno był niespodziewany, bo dowiedziałam się o tym w ostatniej chwili, ale na pewno na początku było mega zaskoczenie. Takie pozytywne, że czego tutaj będę, jakby co tutaj mnie spotka, ale jestem bardzo zadowolona. Na pewno tutaj jest, myślę, między dziewczynami na pewno świetna atmosfera. Bardzo dobrze myślę, że dziewczyny mnie przyjęły. Na początku wiadomo, troszkę się stresu się wkradło, ale teraz myślę, że powoli do przodu i myślę, że na pewno fajny czas tutaj spędziłam. Wygranych 12, na 12 spotkań. I co pani na to? Trzeba być zadowolonym. Trzeba być zadowolonym i ja uważam, że zrobiliśmy naprawdę dobrą robotę. Jeszcze tak naprawdę najważniejsze turniej przed nami, ale trzeba się cieszyć, bo fajnie ta siatkówka wygląda i można powiedzieć, jest to coś nowego dla naszej reprezentacji. Dla niektórych jest to może zdziwienie, może niedowierzanie, że my tak gramy, że dostałyśmy się na turniej finałowy. Ale tak naprawdę to jest tylko wiara w siebie i pokaz swoich dobrych umiejętności, które pokazałyśmy do tej pory. Przed nami ważny turniej, tak jak powiedziałaś, do którego już niebawem przygotujemy się bardzo szybko, bo nie ma czasu po prostu, więc... Jak najbardziej jestem bardzo zadowolona i dumna z tej drużyny. Z tych 3 tygodni, który mecz byś wyróżniła? Taki, który najlepiej wam wyszedł, pokazał wasz potencjał? Ja bardzo dobrze wspominam mecz z Chinkami. Pomimo tego, że te wszystkie mecze można by było jakoś się można porównać, dać plusy i minusy, dla mnie najbardziej chyba wpadł w pamięć ten mecz z Chinkami. Bo wiemy, jaka to jest mocna drużyna. My wyszłyśmy po porażce tak naprawdę z Holandią 3-0, na drugi dzień tak naładowana energią i z taką walką i z takim zaangażowaniem, że pokazałyśmy naprawdę kawał dobrej siatkówki i ten mecz mogę wyróżnić jako mój faworyt z tych 3 tygodni. Wracamy do Polski, 23:55 lokalnego czasu. Mamy samolot, lecimy z przesiadką w Dubaju i 12:15 lądujemy na lotnisku Chopina w Warszawie. 2-3 dni wolnego. Zaczynamy zgrupowanie króciutkie w Będzinie. Króciutkie zgrupowanie w Będzinie, dosłownie 2-3 treningi i wylatujemy z Krakowa do Dallas. No i tak naprawdę czekamy na naszego przeciwnika ćwierćfinałowego, bo tego jeszcze nie wiemy, jeszcze kilka meczy przed nami, innych oczywiście rywali. Także ten plan tak wygląda. 8 już będziemy na miejscu w Stanach, więc mamy 4 lub 5 dni, aby przygotować się do pierwszego meczu ćwierćfinałowego w wielkich finałach tegorocznej Ligi Narodów.